Mamy w Polsce inflację oscylującą gdzieś koło 3%. No, sytuacja troszeczkę zależy od tego, jak się zmieniają ceny ropy naftowej i benzyny na świecie. To jest taki czynnik, który w potężnym stopniu decyduje o tym, że na przykład inflacja w Polsce spadła z 4% do 3%. Oczywiście całkowicie niezależny od nas i tutaj nic nie mamy na to wpływu. Jeśli ceny ropy naftowej niskie będą się nadal utrzymywać, no to myślę, że ten trend spadku stopniowego inflacji będzie nadal kontynuowany. Jeśli ceny ropy się odwrócą, to zależy od sytuacji globalnej, no to oczywiście możemy znowu oczekiwać przyspieszenia inflacji. Charakterystyczna sytuacja Polski jest taka, że właściwie cały ten świat rozwinięty, strefa euro, Stany Zjednoczone, no, zmierzają w stronę deflacji, zerowego wzrostu cen. I nawet czekam na pierwszą niezbyt mądrą osobę w Polsce mówiącą, jakim to naszym sukcesem jest, że mamy inflację, a nie deflację, bo wiadomo, że deflacja jest gorsza. Tylko problem polega na tym, inflacja nie jest najgorsza dla gospodarki, jeśli wynika z popytu rosnącego, a nie na przykład ze wzrostu kosztów. My mamy inflację taką, która nie wynika, czy ten utrzymywanie się na poziomie w tej chwili 3% wcale nie wynika z tego, że na rynku jest duży popyt, tylko z tego, że mamy no, takie ciągnięte te efekty kosztowe różnych rzeczy, zmian cen energii i to będzie się kontynuować. To jest niedobra inflacja, oby nie była większa, ale to jest taka inflacja, która tak naprawdę nic w gospodarce nie poprawia, natomiast obniża realną siłę nabywczą dochodów, no a to uderza z kolei w konsumpcję, która, jak powiedziałem, nie decyduje o dynamice, ale jest taką dużą poduszką, która zmniejsza efekty kryzysowe w Polsce. Tylko dla pokazania, jak to działa, no Czechy czy Węgry, które mają większą zależność od eksportu, a mniejszy rynek wewnętrzny, jednak doznały cięższego spadku PKB niż Polska w drugim kwartale, więc to pokazuje, że ten popyt konsumpcyjny, on nie decyduje o dynamice, ale on jest taką poduszką, która może obniżyć czy ograniczyć efekty recesyjne tego, co się dzieje na świecie.